z księgi proroka Izajasza Za czasów Achaza syna Jotama syna Ozjasza króla Judy wyruszył Resin król Aramu z Pekachem synem Remaljasza królem Izraela przeciw Jerozolimie aby z nią toczyć wojnę ale nie mógł jej zdobyć i przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida Aram stanął obozem w Efraimie Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza. „Wejdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear Jaszub, na koniec kanału wyższej sadzawki, na drogę pola Folusznika i powiesz do niego. Uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech Twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Rezina, Aramejczyków i syna Remaliasza. Dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza, postanowili Twą zgubę, mówiąc wtargnijmy do Judei, przeraśmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela. Tak mówi Pan Bóg. Nic z tego nie stanie się tak, bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku resin, i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii, syn Remaliasza. Ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim, zdruzgotany, przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostojicie się. I znowu pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achas odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak oto pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem emanuel śmietane i miód spożywać będzie aż się nauczy odrzucać zło a wybierać dobro bo zanim chłopiec będzie umiał odrzucać zło a wybierać dobro zostanie opuszczona kraina której dwóch królów ty się uląkłeś pan sprowadzi na ciebie i na twój lud i na dom twego ojca czasy jakich nie było od chwili odpadnięcia Efraima od Judy.